Tematem dzisiejszego spotkania jest zima. Do tego projektu potrzebujemy kolorowe papiery. Płynny klej do kleju pędzle, białokrytka ołówek i kasza manna. Na tych warsztatach pracujecie indywidualnie. Każdy wybiera kolor, który mu odpowiada. I można naszkicować kredką albo ołówkiem obrazek, a jeżeli ktoś jest pewny, co chce zrobić, może od razu użyć pędzla. I malujemy obrazek, który sobie wymyśliliśmy. Praca wykonana taką techniką ćwiczy motorykę, koordynację i sensorykę. Czyli świetnie się sprawdza w przypadku dzieci. Tutaj dodam więcej kleju. I teraz potrzebna będzie kasza manna. Posypujemy to, co zostało namalowane klejem. I nadmiar kaszy sypujemy do naczynia. I tak powstał zimowy obrazek. Jak już wszystkie prace są gotowe, zróbcie wystawę, rozłóżcie wszystkie prace i niech każdy z członków rodziny opowie o każdej pracy, co mu się najbardziej w niej podoba, a także każdy niech opowie o swojej pracy, z czego jest szczególnie zadowolony, co mu najlepiej wyszło. Życzę udanego wernisażu.